Ojcze, czym jest synod? To taki czas refleksji, wzmożonej refleksji, która ma na celu chyba usłyszenie tego, co Duch Święty chce powiedzieć przez człowieka. Niedawno mieliśmy synod poświęcony rodzinie, teraz papież Franciszek zaprasza młodych, by wypowiedzieli się w swoim temacie, ale także w ogóle cały Kościół by pochylił się nad tematem młodzieży, rozeznawania powołania i w ogóle kwestii wiary. Dlatego myślę, że to jest taki wielki czas słuchania Ducha Świętego. Co chce Duch Święty powiedzieć Kościołowi, ludziom, instytucjonalnemu Kościołowi, papieżowi, biskupom, kardynałom, kapłanom, duszpasterzom, no i w końcu ludziom świeckim w kwestii właśnie młodzieży, w kwestii wiary, no i w kwestii rozeznawania powołania. A jak będzie wyglądał synod pijarski? A to bardzo ciekawa sprawa, dlatego że kiedy ojciec generał Pedro Aguado Cuesta usłyszał o tej intuicji papieża Franciszka i o tym pomyśle, sam zaproponował każdemu środowisku pijarskiemu, aby w naszych wspólnotach odbywały się małe synody lokalne, które by weszły w taki proces synodalny dla całego Kościoła. No i to jest taki czas niesamowity dla nas zakonu pijarskiego, który w centrum ma swoich rozważań dziecko i młodego człowieka. Nie może się odbyć synod Kościoła poświęcony młodzieży bez naszej młodzieży pijarskiej. No i dlatego chcemy wejść na drogę, proces synodalny. A kto właśnie może być odbiorcą synodu? Kto może wziąć w nim udział? Z tego względu, że ten proces synodalny to jest taki czas poszerzony, bo najpierw chcemy się spotkać w małej społeczności lokalnej, w małej placówce, no właśnie, czy to będzie w Krakowie, czy to będzie w jakimś innym miejscu, nie wiem, Santiago de Chile. Młodzież spotyka się ze swoimi duszpasterzami i rozeznaje, jak wygląda jej wiara, jak wygląda duszpasterstwo powołań. Zbierają jakieś wnioski. Te wnioski chcą przekazać trochę dalej. Później synod krajowy, lokalny, tak aby rozpoznać, jak w danym kraju te tematy wyglądają. Później chcemy zorganizować synody okręgu, a później w końcu chcemy uczestniczyć w tym synodzie zwołanym przez papieża Franciszka, by na koniec tym ostatnim etapem było światowe spotkanie młodzieży pijarskiej i podzielić się owocami. A kto może wziąć udział w tym synodzie? Grupą docelową jest młodzież w wieku od 16 do 30 roku życia, ale też zapraszamy, by podzielić się swoim doświadczeniem, które dotyczy młodego człowieka. Zapraszamy nauczycieli, rodziców, tych wszystkich, którym leży na sercu młodzież. Ale docelowo chcemy posłuchać, co Duch Święty mówi przez ludzi młodych. A czy jest jakaś forma, która pozwala się przygotować do takiego synodu, lepiej go przeżyć? Zdajemy sobie sprawę, że pierwsza rzecz to jest słuchanie Ducha Świętego, a więc na pewno modlitwa. I tutaj prosimy wszystkich młodych, którzy czują, że temat wiary, duszpasterstwa, rozeznawania powołania, temat w ogóle młodości jest dla nich ważny, to prosimy o modlitwę. Módlcie się do Ducha Świętego i słuchajcie, co On przez Was mówi Kościołowi. Ale także takim przygotowaniem na pewno jest ankieta, którą mamy w zanadrzu i chcielibyśmy zaproponować wszystkim uczestniczącym w tym procesie synodalnym, ale także tym, którzy nie mogą uczestniczyć z różnych względów na spotkaniach synodalnych, aby te ankiety wypełnili. Także gorący apel, bo to bardzo leży na sercu papieża Franciszka, aby ludzie, którzy są daleko dzisiaj od Kościoła, daleko od Boga, także ludzie, którzy mówią wyraźnie, że są niewierzący, aby także uczestniczyli w tym procesie synodalnym i wypełnili tę ankietę. To niesamowicie ważne, aby Kościół usłyszał głos ludzi, którzy dzisiaj są daleko od Kościoła.